Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Transport w naszym kraju cały czas się rozwija. Firmy walczą o to, aby zapewnić jak najlepsze oferty przewozów, a kierowcy chcą otrzymać za swoją pracę jak najlepsze wynagrodzenie. Jednak w tym całym wyścigu warto jest poruszyć jedną istotną kwestię, która mogłaby pozytywnie przełożyć się na zysk dla obu stron. Chodzi dokładniej o megatransporty, a dokładnie rzecz biorąc zestawy o długości 25 metrów. Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu innych krajach, ale nie u nas. W tym filmie omówimy sobie kompleksowo ten temat. Zobaczymy, jak takie zestawy wyglądają, jakie realne benefity z tego tytułu byśmy mieli, dlaczego takie zestawy nie mogą jeździć w naszym kraju oraz czy zostały podjęte jakieś kroki, żeby takie zmiany móc wprowadzić. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o wprowadzeniu takich wozów w naszym kraju. Kierowco, zastanawiałeś się może kiedyś nad pracą poza granicami Polski? Czy wiesz, jakie to przynosi korzyści? W tej wstawce pokrótce Ci poinformuję, co możesz zyskać. Zacznijmy od tego, że pracujesz na niemieckiej umowie o pracę, tak więc Twoje składki są odkładane u naszego zachodniego sąsiada. Gdzie już po 5 przepracowanych latach możesz otrzymać prawo do ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech. Pracując w Niemczech oczywiście otrzymujesz prawo do niemieckich świadczeń socjalnych. Na przykład otrzymujesz 250 euro na każde dziecko. Możesz pracować w elastycznych grafikach pracy, na przykład 2 tygodnie pracy oraz tydzień odpoczynku. Zastanawiasz się, czy Twoja znajomość niemieckiego jest wystarczalna? Nie przejmuj się, nie w każdym przypadku jest ona wymagana. Wykonujesz ten sam zawód, te same czynności, ale korzyści, które Ty otrzymujesz, są znacznie większe. Nie zastanawiaj się więcej i sam się przekonaj, aby otrzymać więcej informacji na temat dostępnych ofert pracy, odwiedź stronę savipersonal.com. Link znajdziesz w opisie. Zadzwoń do Savi Personal i przy pomocy doradców możesz wybrać odpowiednią dla siebie ofertę pracy. Zależy Ci na konkretnym systemie, na rodzaju, naczepy lub lokalizacji? Nie ma problemu, konsultanci dopasują odpowiednią ofertę dla Ciebie. To Ty podejmujesz tylko decyzję, a wszystkie formalności Savi Personal załatwi za Ciebie oraz odpowie na wszystkie pytania. Zacznijmy od tego, jak aktualnie wyglądają u nas przepisy związane z dopuszczalną długością zestawu, bo tak naprawdę wszystko jest tutaj uwarunkowane przepisami. Na ten moment przepisy dopuszczają zestawy długości 16,5 metra lub 18 metrów i 75 cm. Wszystkie zestawy, jakkolwiek przekraczające dopuszczalne normy, muszą podróżować w towarzystwie pilota oraz w zależności od tego, jaki jest to ładunek, posiadać konkretnej kategorii zezwolenia. Wiąże się to również z większymi przygotowaniami do trasy oraz kosztami pozwoleń. Tak zwane gabaryty najczęściej możemy spotkać w nocy, ponieważ wtedy ruch jest najmniejszy, a kierowca wraz z pilotem bądź pilotami mogą swobodnie pokonać trasę. Zestawy 25-metrowe w naszym kraju również zaliczane są na ten moment do gabarytów i również muszą one podróżować w towarzystwie pilota. Również dochodzą tutaj pewne formalności na granicy kraju, podczas gdy w jednym kraju takie zestawy są dopuszczone do ruchu, a w drugim już nie. A gdzie teraz takie zestawy możemy spotkać? Głównie w krajach skandynawskich, ale i również u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. Tam takie pojazdy można spotkać od 2017 roku i mogą się one poruszać po drogach w kraju o długości blisko 11 tysięcy km. Generalnie rzecz biorąc, wiele krajów dopuściło do ruchu takie pojazdy bez konieczności dodatkowych zezwoleń. A co jeżeli taka ciężarówka wyjechałaby na drogi w Polsce? W Polsce niestety taka wyprawa szybko zakończyłaby się mandatem. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w roku 2022. Niedaleko Skwierzyny na odcinku drogi ekspresowej S3 inspektorzy z Lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 3 pojazdy należące do polskiego przewoźnika. Te pojazdy były wykorzystywane do transportu towarów z Polski do Norwegii. Jeden z nich składa się z ciągnika siodłowego oraz 2 naczep. Zespół pojazdów składający się z 3 jednostek z ładunkiem ważył ponad 72 tony, przekraczając dopuszczalne 40 ton. Jego długość natomiast wynosiła ponad 25 metrów, co przekraczało normę o niemal 9 metrów. Wysokość pojazdu przekroczyła limit o 30 cm, osiągając 4 metry i 30 cm zamiast przepisowych 4 metrów. Przejazd pojazdu o takich wymiarach i masie wymaga zezwolenia kategorii 5, którego kierowca nie był w stanie okazać. Brakowało również pojazdów pilotujących na trasie przejazdu. Inspektorzy mieli również zastrzeżenia do 2 pozostałych ciężarówek, które przekraczały dopuszczalną wysokość osiągając 4,29 m i 4,36 m, czyli o 29 i kolejno 36 cm za dużo. Jedna z nich była również przeładowana, ważąc wraz z ładunkiem 45 700 kg, a to przekroczyło limit o 5 ton i 700 kg.
Kierowcy dwóch przeładowanych ciężarówek okazali do kontroli kserokopię tego samego zezwolenia kategorii czwartej. Wszystkie te ciężarówki przewoziły jednak ładunki podzielne, co oznacza, że mogły zostać podzielone na mniejsze jednostki. Dlatego ewentualne zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego nie uprawniłyby ich do przejazdu po drogach publicznych. Nieprawidłowe przewozy zostały wstrzymane. Inspektorzy skierowali zespoły pojazdów na wyznaczony, strzeżony parking. Przejdźmy teraz do tego, jakie korzyści płyną z tego, jeżeli takie ciężarówki mogłyby legalnie jeździć po drogach naszego kraju. Pierwsza i chyba najbardziej istotna korzyść to po prostu zwiększona ładowność o nawet 57%. Pojazdy byłyby w stanie zabrać więcej towaru ze sobą, podczas gdy ciężarówkę nadal obsługiwałby jeden kierowca. Samo spalanie byłoby oczywiście większe, lecz nadal byłoby to opłacalne względem ładowności. To z kolei przełożyłoby się na potencjalne niższe koszty produktów w sklepach, większe zarobki kierowców oraz również mniejsze korki, bo pojazdów potrzebnych do transportu byłoby znacznie mniej. Oczywiście są to tylko przypuszczenia, tak więc w praktyce te korzyści mogłyby się różnić. Na przykład tym, że ceny produktów by się nie zmieniły, ale gdzieś te benefity odbiłyby się w branży transportowej. Kolejną kwestią byłby rozwój samej branży transportowej w naszym kraju, a zagraniczne firmy po prostu inwestowałyby chętniej kapitał w Polsce. A jak wygląda dopuszczenie do ruchu takich pojazdów u nas? W kwietniu tego roku ruszyły ku temu poważne działania. Po pierwsze, polski rząd oczekuje na uregulowanie przepisów przez Unię Europejską. Konkretnie chodzi o uwzględnienie dłuższych zestawów w unijnych rozporządzeniach, ustalenie jednolitych standardów technicznych dla nich oraz ogólne zezwolenie na przekraczanie granic wewnątrz Unii. Warto podkreślić tutaj, że dotychczasowe przepisy unijne nie regulowały tych kwestii, a poszczególne kraje samodzielnie opracowały swoje regulacje, co często też prowadziło do niejasności przy przekraczaniu granic. Gdy Unia Europejska wprowadzi takie uregulowania, co jest już oficjalnie zapowiadane na lato tego roku, Ministerstwo Infrastruktury podejmie dalsze działania w celu ewentualnego dopuszczenia 25-metrowych ciężarówek na polskich drogach. Drugą kwestią jest zastrzeżenie, że dłuższe zestawy mogłyby poruszać się po Polsce tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury proponuje utworzenie międzynarodowych korytarzy transportowych, które zostałyby wyznaczone na poziomie unijnym i umożliwiłyby długodystansowy ruch 25-metrowych ciężarówek. Innymi słowy, większe pojazdy mogłyby się poruszać tylko po wybranych głównych trasach, podobnie jak to odbywa się w Niemczech. Przyczyną takiego podejścia jest wytrzymałość infrastruktury, takie jak mosty czy też wiadukty. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że aż 80% obiektów na drogach krajowych mogłyby być użytkowane przez ciężarówki o masie całkowitej powyżej 40 ton, podczas gdy na drogach wojewódzkich i powiatowych byłoby to zaledwie około 10%. Dodatkowo okazuje się, że od 2018 roku w Polsce buduje się drogi o zwiększonej wytrzymałości na większe obciążenia, o których właśnie mowa w przypadku 25-metrowych zestawów. Pozwolę sobie pokrótce przedstawić, jak rozwiązywane jest połączenie takiego zestawu. Mianowicie do głównej ciężarówki zabudową np. plandeką doczepia się tzw. wózek doli, na który zaczepia się przyczepę i w taki sposób powstaje 25-metrowy zestaw w dużym skrócie. Są również różne usprawnienia w wózkach, które to mają pomóc w transporcie takich zestawów, np. dodatkowy napęd. Tak więc jak możecie usłyszeć, wszystko idzie ku dobrej drodze, ale warto jest poruszyć chyba ostatni najbardziej istotny powód, dlaczego jest to tak odwlekane w czasie u nas w kraju i dlaczego nasz kraj tego sam wcześniej nie przygotował. Mianowicie chodzi o infrastrukturę naszych miast. Ciężko sobie wyobrazić, aby tak duży zestaw skręcał w ciasne uliczki w naszych miastach. Nasze drogi i zakręty na ten moment w wielu przypadkach nie są po prostu przystosowane do takich ciężarówek. Wiele miejsc, gdzie takie zestawy miałyby jeździć, musiałyby być dodatkowo przystosowane, a te mogłyby się poruszać tylko po konkretnych drogach. Tak więc wszystko na ten moment wskazuje na to, że takie zestawy pojawią się na naszych drogach. Być może zajmie to kilka lat, ale jest na to spora szansa, co przełoży się na spore korzyści dla transportu w naszym kraju. Przypominam Wam jeszcze o ofercie partnera dzisiejszego odcinka, a na dziś to już wszystko. Wbijajcie na nowy kanał Ciekawe Statki, gdzie możecie zapoznać się z całą historią katastrofy Titana z Ocean Gate. Koniecznie obejrzyjcie do końca. Zapraszam!